Znajdujemy się właśnie w hali Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie piłkarki ręczne KPRL Kobierzyce zdobyły srebrny medal mistrzostw Polski. Mecz o tyle ciekawy, że choć ostatni w sezonie, pierwszy z udziałem kibiców. Był to najważniejszy mecz tak naprawdę dla mnie w tej drużynie, bo jestem tu wychowanką i chciałam zdobyć bardzo srebrny medal i bardzo się cieszę, że nam się to udało. Bardzo się cieszę, że w tym wspaniałym dniu mogliśmy razem z kibicami oglądać te medale i oglądać ten pojedynek. Jakże nerwowy. Ten dzień był dla nas wielki. Ten dzień był zwieńczeniem wszelkich naszych marzeń. Już powiedziałam, że nie przypuszczałam przed sezonem, że będziemy rywalizować o tak wysokie miejsce, ale ogrom pracy się opłacał, także jestem bardzo szczęśliwa. Ja jeszcze nie mogę ochłonąć po tym, co dzisiaj widziałem. Wielkie emocje. Po pierwsze, od pół roku możemy spotkać się tutaj na boisku, przeżywać ten mecz, prawda? Ostatni mecz, który decydował o naszym być albo nie być w drugim miejscu, bądź trzecim miejscu. To jest o jedną półeczkę awans, czyli srebrny medal w tym roku, wicemistrz Polski w małej gminie wiejskiej, to jest wielki sukces. Kobierzyczanki po zaciętej rywalizacji pokonały zespół z Koszalina. Ligowa tabela przed spotkaniem wskazywała na to, że remis wystarczy, by to KPR zdobył srebro. I tak też się stało. Po spotkaniu zespół nie krył radości. Szczęśliwa, zaskoczona, dumna, bardzo zmęczona, ale jest wszystko super, naprawdę. Zagraliśmy świetny sezon i myślę, że dziewczyny na to bardzo zasłużyły. Dla piłkarek to było pierwsze spotkanie z kibicami po długiej przerwie. Bardzo dziwnie się czułam, jak już wszyscy weszli na halę. Bardzo, bardzo duży doping i tak no dziwnie, bo tak to zawsze my sobie same stwarzałyśmy jakoś takie warunki do tego, żeby było kibicowanie, a teraz bardzo nam pomogli kibice i bardzo dziękujemy, że tak się stało. Dla małej gminy Kobierzyce to ogromny sukces. Wójt Ryszard Pacholik nie krył wzruszenia i szczęścia. Myślę, że w tej chwili wszyscy wiedzą, gdzie są Kobierzyce, jaką prezentują wartość. To już nie tylko inwestycja, to nie tylko wielkie firmy, ale również sport. Jest niewiele tego typu gmin, które mogą się poszczycić drużyną w pierwszej lidze i to jako wicemistrzowie Polski. Także olbrzymie gratulacje, wielka praca, gratulacje dla trenera, zawodniczek. Wielki sukces. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.